Joanna Olech, dynastia Miziołków Czyta Artur Barciś. Dziennik Miziołka. Miziołek to ja. To idiotyczne przezwisko przylgnęło do mnie we wczesnym dzieciństwie. Nie miałem jeszcze dwóch lat, kiedy wyklepałem przed zdumioną rodziną pierwszą rymowaną wyliczankę. Aniołek Miziołek róża balia, wściekły pies, fiołek Miziołek i wtedy wydawało mi się, że to żadna różnica. Nikt mnie w domu nie nazywa inaczej. Czasem myślę, że starzy musieliby zajrzeć do metryki, żeby przypomnieć sobie, jak mi dali naprawdę na imię. Mamiszon. Są takie dni, kiedy wydaje mi się, że to mama ma dwanaście lat, a ja trzydzieści z hakiem. Jak gra z nami w czarnego Piotrusia, to zagląda w karty i kantuje. Gotuje jak nieudolny dwunastolatek to pewne. Płacze w kinie, gubi rękawiczki. Poza tym. Czyta ciągle od nowa chatkę puchatka. Czasami wolałbym, żeby mama była bardziej przytomna. Ostatnio wylali ją z komitetu rodzicielskiego, bo w obecności całego grona nazwała naszego dyra śledziowym łebkiem. Dam głowy, że mamiszon ciągle zastanawia się, kim zostanie, kiedy dorośnie. Papiszon. Ukochany zięć mojej babci. Maniak techniki komputerowej, łakomczuch. Wiele lat temu mama prosiła o rękę pewnego faceta. Założy się, że nie przyszło jej do głowy poczekać, aż on zrobi to pierwszy. Facet nazywał się Grześ. Studiował matematykę i był potwornie roztargniony. Pewnie dlatego zgodził się, zanim zrozumiał, w co się pakuje. Nie minął rok, a już został papiszonem. Przez chwilę my, mężczyźni, mieliśmy w domu liczebną przewagę nad mamiszonem, który wbrew pozorom jest kobietą. Ta sytuacja była dla mamy nie do zniesienia, to też po namyśle urodziła jeszcze dwie dziewczynki. I tym samym położyła kres męskiej dominacji w naszym domu. Kaszydło. Homo nie bardzo sapiens, lat cztery i trochę kłamczucha i skarżypyta. Kiedy nie śpi, przebiera się za królewne albo grzebie w moich szufladach. Inteligencja jak u strunowca, wstyd powiedzieć wierzy w świętego Mikołaja. Mały potwór Samiczka trojga imion Anna Klementyna Natalia. Jesienią skończyła rok. Pierwszą świeczkę na urodzinowym torcie najpierw zdmuchnęła, a potem zjadła. Dobrze rozwinięty apetyt gorzej z rozumem. Ma siedem zębów, na co mam dowody w postaci śladów na przegubie. W celach taktycznych udaje głupszą niż jest w rzeczywistości. Leje w majtki, pije z butelki i odmawia mówienia w ludzkim narzeczu wszystko po to, żeby utrzymać posadę ukochanego dzidziusia mamusi. Wtorek 1 kwietnia Grażyny Zbigniewa. Prima aprilis. Przykro mi to mówić, ale zauważam u moich starych pierwsze objawy spierniczenia. Zawodzi ich poczucie humoru. Nie śmieszą ich moje kapitalne żarty. Nie śmiali się, kiedy przestawiłem wszystkie domowe zegary. Budzik nie zadzwonił, i mogliśmy wreszcie pospać dłużej, ale nikt się nie cieszył. Ja i potwory pękaliśmy ze śmiechu, kiedy papiszon zerwał się z łóżka na równe nogi i próbował naciągnąć dżinsy na piżamę. Nic z tego, wyloty nogawek zaszyłem porządnie podwójną fastrygą. Mały potwór krzyczał pima pilis, ale starzy nie byli rozbawieni. Tata kicał na jednej nodze i używał brzydkich wyrazów, a mamiszon zrobił tę swoją słynną minę, która nie wróży nic dobrego. I rzeczywiście, kiedy mama odkryła, że napełniłem cukiernicę solą, opuściło ją poczucie humoru i przylała mi ścierką. Do szkoły dotarłem na trzecią lekcję. Pani Barszcz zignorowała prima aprilis i wpisała mi nieusprawiedliwioną nieobecność. Obawiam się, że pani Barszcz cierpi na tę samą dolegliwość, co moi rodzice. Nie śmiała się, siadając na podłożonym przeze mnie serku topionym. Środa. 2 kwietnia, Franciszka Urbana. Stanowczo odmówiłem pójścia do szkoły. Wszystko przez mamę. Akurat przyszedł Kuczmierowski, żeby pożyczyć wentyl do roweru, kiedy do pokoju wkroczyła mama i nazwała mnie Miziołkiem. Powiedziała ni mniej, ni więcej tylko Miziołku, nie zapomnij, że masz dzisiaj angielski. Kuczmierowski mało nie udusił się ze śmiechu. Zaczął chrząkać, zabrał wentyl i wybiegł bez pożegnania. Jak go znam, to zwierzę rozgada kolesiom, a jutro cała szkoła będzie wołać za mną — Miziołku, nie zapomnij, że masz dzisiaj angielski. — No rany, ten mamiszon to czasem strasznie tępy. Jak mogła mi narobić takiego obciachu? Mamiszon się tłumaczy, że przez całe życie tak mnie nazywa. — No dobra, ale Kuczmierowski nie musi o tym wiedzieć. Czwartek, 3 kwietnia, pan Kracego Ryszarda. Starzy, Doprowadzili mnie do szkoły pod eskortą. Kuczmierowski nie przyszedł, bo ma anginę ropną. Niech żyje angina ropna! Piątek, czwarty kwietnia. Benedykta Izydora. z zachowania. FIFA przyniósł dziś do szkoły swojego białego szczura. Nazywa się Gutek. Jest bardzo inteligentny. Gutek, nie FIFA. Aportuje kawałki sera i zjada je dopiero za pozwoleniem. Na matmie kiedy pani Barszcz pisała na tablicy, umoczyliśmy mu łapki w poduszce do stempli nasączonej zielonym tuszem. Gutek ucieszył się, kiedy go wypuściliśmy na biurko pani Barszcz. Trzeba było widzieć jej minę, kiedy zobaczyła białego szczura z czerwonymi oczami, który gania po otwartym dzienniku, zostawiając zielone ślady łapek. Ta pała była tego warta. Sobota, 5 kwietnia, Ireny Wincentego. Mamiszon już dawno nie miał żadnego ze swoich słynnych napadów rozrzutności, które zdarzają się ilekroć tata dostaje premię. Może dlatego, że dawno nie było premii. Jeśli się w porę rozpozna ten stan u mamy, można ją naciągnąć na różne pożyteczne rzeczy: na przykład kapslownice, krawat na gumce, sztuczną brodę albo gadającą popielniczkę. Na co dzień mama jest straszna chytruska. Nie pozwala zjeść. Naraz więcej niż jeden torcik Wedlowski i żałuje nam Coca-Coli, posługując się kłamliwym argumentem, że kola rozpuszcza zęby. Szczęśliwie czasami mamiszon odpuszcza i wtedy idziemy na wielkie zakupy. Tata mówi wówczas, że rozum jej odjęło. Na razie rozum mamiszona jest na swoim miejscu, co mi się wcale nie podoba. Zapytałem, czy dostanę nowy rower. Gdyby milczenie było znakiem zgody, jak mawiali starożytni Rzymianie, mógłbym się już cieszyć. Niedziela, szósty kwietnia, Celestyna Wilhelma. Mama podparła drzwi do kuchni krzesłem i nie wpuszcza nikogo. Postanowiła nie kupować ciast w cukierni. Piecze sama. Pierwsza próba zakończyła się klapą. Na parapecie studzi się gniot z dziurką w środku. Mama polała go obficie lukrem i twierdzi, że to drożdżowa babka. Niemożliwe! Widywałem drożdżowe babki. Wyglądały zupełnie inaczej. Nie były czarne. Mały potwór wypił waniliowy aromat do ciast. Odbija mu się prostacko, ale aromatycznie. Poniedziałek, 7 kwietnia, Kazimierza Wincentego. Po lekcjach poszliśmy z piromadem do fify, żeby pogapić się na gutka. Szczury to podobno inteligentne zwierzęta, ale gutek ma dziwne hobby. Wykrada pety z popielniczek. Kiedy go zostawimy samego w pokoju, on chyt na stół i już się dobiera do pecików. Obserwujemy go w lustrze, bo łatwo go spłoszyć. Wystarczy wejść do pokoju, gutek udaje głupiego, gładzi sobie ogonek, jak gdyby nigdy nic. Co on z tymi petami robi? Zjada, zanosi do szafki pod zlew i tu. Trop się urywa. Zauważyłem, że Fifa ma w szufladzie zdjęcie Beaty. Całkiem mu odbiło. Wtorek, ósmy kwietnia, Dionizego, januarego. Przyleciał Fifa w panice, że jego szczur Gutek zachorował. Gutek zwykle wykradał z popielniczek pety, ale tym razem się naciął, bo trafił na niedopałek cygara po wujku Fify. No i cygaro Gutkowi zaszkodziło. Wlazł do srebrnej patery na regale, nie je, nie pije, wygląda marnie. Kuczmierowski, który akurat był u mnie, zaproponował, że jak już gutek wykituje, to on zrobi gutkowi sekcję zwłok. Fifa miała ochotę zrobić kuczmierowskiemu sekcję, choćby natychmiast. Zapakowaliśmy gutka do futrzanej czapki i zawieźliśmy go na pogotowie weterynaryjne. Psy i koty, które siedziały w poczekalni, były bardzo zainteresowane szczurem. Właściciele jakoś się od nas odsuwali. Rasiści. Weterynarz odtruł gutka, przepisał dietę, no i postawił warunek. Gutek musi zerwać z nałogiem. Koniec z petami. Środa, 9 kwietnia, Marii Dmitra. Rozmiękczyłem serce mamy, pomagając przy zmywaniu, po czym po raz drugi zapytałem o rower. No i zaczęło. Mama okropnie się zezłościła. Krzyczała, że nie jesteśmy Rockefellerami, jakbym tego nie wiedział. Że rower nie jest artykułem pierwszej potrzeby. Tutaj się nie zgodzę. I że oczywiście nie pomyślałem, co będzie, jak papiszona zredukują. Fakt, nie pomyślałem. Może dlatego, że nie mam pojęcia, jak się redukuje papiszona. Kobiety są okropnie gadatliwe. Mamie bardzo dużo czasu zajęło powiedzenie mi, że nie dostanę roweru, jakby nie wystarczyło zwykłe nie. Przyszedł papiszon. Przyjrzałem mu się. Nie wygląda na zredukowanego. Niczego mu nie brakuje. Czwartek dziesiąty kwietnia Michała Makarego. Dziewczyny wszystkie przerwy spędzają na murku przed szkołą, wystawiając twarze do słońca. Beacie wyszły piegi. Wyglądała super. Wiosną nawet pani barszcz wydaje się poczciwą kobietą. Chociaż Klakson jest pewnie innego zdania. Na matmie pani Barszcz wysłała go podziennik dziennik do pokoju nauczycielskiego, no i Klakson zboczył z dziennikiem do kibla, gdzie przeprawił swoje pałki na czwórki. Na tej intymnej czynności nakryła go woźna. Całą biologię przesiedział u dyra na mękach. Dyro ma pełne ręce roboty. Od kiedy się ociepliło, co chwila doprowadzają mu nowych wagarowiczów do przykładnego ukarania. Woźna jak pies gończy lustruje krzaki wokół szkoły i wyławia z nich szczawi z młodszych klas. Piątek, 11 kwietnia, Filipa Leona. Po południu wpadła Balbina, nasza sąsiadka i najlepsza przyjaciółka kaszydła. Kaszydło ma dwa tuziny najlepszych przyjaciółek. Balbina jest w zerówce i wczoraj wypadł jej mleczny ząb. Włożyła go pod poduszkę dla myszki. A rano pod poduszką leżał nowy pamiętnik z zezowatym krasnoludkiem na okładce. Balbina rzecz jasna zachwycona. Kaszydło pozieleniało z zazdrości, a potem zaczęło szarpać i tarmosić swoje mleczne uzębienie. Oto skutki pielęgnowania zabobonów. Wystarczy, że jakaś nieodpowiedzialna babcia wciśnie dziecku kit o myszce. Która zamienia mleczne zęby w pamiętniki z krasnoludkiem, a już omamiona wnuczka wyrywa sobie zęby gołymi rękami. Nie koniec na tym. Kaśka wykombinowała sobie, jeden ząb to jeden prezent, a dużo zębów to dużo prezentów. I dawaj dzwonić do babci Pelci, żeby pożyczyła swoją sztuczną szczękę dla myszki. O matko, co za matą! Chciałbym widzieć tę myszkę, jak biega po kuchni i kłapie sztuczną szczęką babci Pelci. Sobota, 12 kwietnia, Juliusza Lubosława. Wysłaliśmy z Klaksonem zgłoszenia do teleturnieju Koło Fortuny. Lada dzień spodziewamy się zaproszenia na eliminację. Chciałbym zobaczyć minę papiszona, kiedy wrócę do domu wygranym samochodem. Wypożyczyłem z biblioteki księgę przysłów polskich. Klakson studiuje słownik wyrazów obcych. Łazi po pokoju i powtarza: Aborygen. Albinos zaadoptował agresywnego adepta Alchemii. Banalny balneolog wręczył bakrzyż Barmanowi i odpłynął Bajdewindem na Bermudy. Martwię się o klaksona. Jego mózg nie przywykł do takiego potwornego wysiłku. Niedziela 13 kwietnia przemysława Hermenegildy. Wiosna rozleniwiła papiszona. Wieczorami nie zamyka się w swojej norce z dodatkową robotą, tylko gra w pchełki z potworami. Na dodatek daje się ogrywać jak dziecko. Z powodu wiosny moi starzy dzieci nieją. W zeszłym tygodniu przyłapałem ich w kuchni, jak się całowali, a dzisiaj widziałem, jak szli po zakupy, trzymając się za ręce. Wstydu nie mają. Co do mnie, to prędzej zjem własny kapeć niż będę spacerować. Poosiedł z babą za rękę. Poniedziałek, 14 kwietnia, Justyny Waleriana. Hurra! Pokazałem papiszonowi szóstkę z historii za konfederację barską. Obiecał mi rower, jak się podciągnę z geografii. Jasne, że się podciągnę. Facetka od geografii lada dzień i dzień na urlop macierzyński, a na zastępstwo przyjdzie, jak zwykle, pan odrobut. Wszyscy go lubią. Bo podczas klasówek nie biega po klasie jak głupi i nie zagląda pod ławki, tylko wyjmuje przegląd sportowy i czyta. Podobno odwołali redukcję upapiszona w pracy. Mama upiekła szarlotkę i kupiła dużą kolę. Wspomniała coś o zakupach. Wtorek 15 kwietnia Anastazji Bazylego. Fifa spóźnił się na matmę, bo gutek się okocił. Czy o szczurze można powiedzieć okocił? No bo przecież nie oszczurzył. W każdym razie domniemany samiec Gutek został matką i to kompletnie załamało Fifę. Nie wie, jak się do niego, to znaczy do Gutka, zwracać. Poza tym rodzina Fify nie chce słyszeć o hodowli szczurów, z trudem toleruje jednego. Zarazek, Klakson i Krośkiewicz od razu wyrazili chęć wychowywania szczurków, ale ich starzy jeszcze nic o tym nie wiedzą. Zapytałem mamę, co myśli o małych zwierzątkach domowych. Powiedziała, że nic nie myśli i mnie też nie radzi. Wystarczą jej trzy małe zwierzęta domowe, że niby ja, Kaśka i potwór. Po południu byliśmy u Fify obejrzeć szczurki. Są cztery. Fifa zignorował fakt, że Gutek okazał się samiczką i nadal nazywa go Gutkiem. Powiedziałem Fifie, że jeżeli mamiszon pęknie i zgodzi się na zwierzątko w domu, to ja zaklepuję samczyka. Środa 16 kwietnia Julii Kseni. W sprawie szczurka mama w papiszonie sojusznika. Tata gdzieś czytał, że szczury są bardzo inteligentne, a poza tym nie brudzą, nie szczekają, więc w zasadzie tata jest za. Problem w tym, że to mama jest szefem. Gdyby w naszym domu panowała demokracja, to byśmy mamę przegłosowali i po krzyku. Niestety, to jest monarchia absolutna, babska tyrania. Kaszydło obiecało oddać Szczurkowi swój domek dla lalek. W razie odmowy cała nadzieja w tym, że Kaśka się efektownie rozpłacze. Czwartek, 17 kwietnia, Roberta Rudolfa. Ma on się zgodził! Oczywiście nie od razu. Negocjacje trwały od rana, a kapitulacja nastąpiła dopiero po dobranocce. Zawiadomiłem Fifę. Odbierzemy Szczurka jak tylko się usamodzielni. Nazywa się Czesiek i jest najmądrzejszy z całej czwórki. Kaszka chciała go nazwać Ken hmm, niedoczekanie. Piątek 18 kwietnia bogusławy Apoloniusza. Mama nieźle mnie nastraszyła. Otworzyła mi drzwi z wiosenną maseczką na twarzy. Wyglądała jak Frankenstein. Nigdy bym się nie domyślił że twarożek rozdziabany z mrożonymi truskawkami może służyć do innych celów niż jedzenie. Okazuje się, że upiększa. Sobota, 19 kwietnia, Adolfa Tymona. Na bazarku koło domu spotkaliśmy Kuczmierowskiego. Miał rozkładany stolik i handlował beretami. Fantastycznie mu szło. Kuczmierowski zbiera na skórzaną krótkę z bajerami. FIFA pojechał do dziadka po rozkładany stolik. Piroman kupił gazetę i szuka ogłoszenia o hurtowni Beretów. Nie czuję w sobie powołania do handlu naręcznego. Wygląda na to, że nici z roweru górskiego. Niedziela 20 kwietnia Czesława Agnieszki. Mamy w domu własnego szczurka. Mama próbowała protestować, ale papiszon przypomniał jej, że słowo się rzekło: szczurek u płota. Chciałem go nazwać Czesiek, ale rodzina upierała się, że też ma w tej sprawie coś do powiedzenia. Mama nalegała na Pompejusza, Kaszka powtarzała tylko Ken, a ja forsowałem Czesława. W końcu każdy napisał na kartce swoją propozycję, kartki wrzuciliśmy do kapelusza i mały potwór wylosował. W ten sposób szczurek został ogryskiem. To był pomysł papiszona. Baby próbowały unieważnić losowanie. Kiedy tata oznajmił, że ogryzek to nazwisko, a naprawdę nasze zwierzę nazywa się Pompejusz Czesław Ken Ogryzek. Szczurek wykorzystał zamieszanie i ogryzł izolację z anteny telewizyjnej. Czy to znaczy, że nowe nazwisko mu się podoba? Poniedziałek, 21 kwietnia, Felix Anzelma. Przyłapałem Kaszkę, jak próbowała wcisnąć Ogryzka w kostium plażowy Barbie. Wczoraj dzielnie zniósł wożenie wózkiem dla lalek, ale na kostium się nie zgodził. W końcu to facet, nie? Przynajmniej taką mam nadzieję, chociaż po doświadczeniu z Gudkiem niczego nie można być pewnym. Mama pytała mnie dziś po raz trzeci, czy na pewno nic się nie da zrobić z łysym ogonem ogryzka. Jej się wydaje, że gdyby mu ten ogon posmarować maścią na porost włosów, ogryzek mógłby uchodzić za wiewiórkę. Na razie... Niedoszła wiewiórka spompowała się na dywan. Wniosek? Imię Pompejusz nie było pozbawione sensu. Wtorek 22 kwietnia Leona Łukasza. Ogryzek zjadł obca z odmaminnego buta. Na razie nikt nie zauważył, oba buty wrzuciłem za lodówkę. Biedne zwierzątko gryzie, bo mu zęby rosną. Jutro pójdę do psiego sklepu po gumową kość. Myślę też o smyczy. Gdyby ogryzek miał smycz, moglibyśmy wiosną zabierać go na działkę cioci Bez tego nie da rady. bo Bobik, ta psia kreatura, zeżarłby go za jednym kłapnięciem. Środa, 23 kwietnia, Jerzego Wojciecha. W psim sklepie jest wszystko. Psie piłki, psie konserwy, psie ciasteczka, psie czapki i kalosze. Nawet psia pozytywka. Nie ma tylko smyczy dla szczurów. Sprzedawca był bardzo natrętny, koniecznie chciał wiedzieć, jakiej rasy jest mój pies. Powiedziałem mu na odczepnego, że chudy ratlerek. Usiłował mnie namówić na różową obruszkę z pomponami rozmiar mini. Ogryzek mógłby skakać przez płonącą obręcz. Pozostaje mi uderzyć do mamiszona. Może zgodzi się zrobić obruszkę szydełkiem. Nasz pompejusz jest jedyną istotą, która może docenić maminę rękodzieło artystyczne. Czwartek 24 kwietnia Fidelisa Grzegorza. Cały dzień uczyłem ogryska aportować. Niestety bystrzak to on nie jest. Patrzył o spale, jak rzucam gumową kość, pędzę po nią i przynoszę w zębach. I nic, zero reakcji. Ożywił się dopiero, kiedy mama wyjęła z lodówki nieszczęsne buty. Była niezła afera. Stanęło na tym, że mama zrobi ogryskowi włóczkową obruszkę, smycz i kaganiec. Piątek, 25 kwietnia, Marka Jarosława. Nadal nie ma odpowiedzi z koła fortuny. Teraz żałuję, że nie posłuchałem klaksona. On do swojego zgłoszenia przypiął zdjęcie. Na zdjęciu ma wąsy i baki domalowane flamastrem. Wygląda jak trzydziestolatek. No, powiedzmy raczej jak trzydziestoletni karzeł, bo klakson jest najniższy w klasie. Nigdy go nie wpuszczają na filmy od 18 lat, chociaż staje na palcach i awanturuje się grubym głosem w tej jesiące pożyczonej od ojca. Sobota 26 kwietnia. Marzeny Klaudiusza. Dzisiaj po raz pierwszy wyprowadziłem Ogryska na spacer. Mamiszon upierał się, żeby założyć mu kubraczek taki, jaki nosi jamnik naszej sąsiadki, że niby Ogryskowi zimno. Kubraczek jest zielony, ma cztery czerwone nogawki, dziurę na ogon i zapina się na zatrzaski. Mama robiła go dwa dni. Wybitne rękodzieło. Ale nie do czekania, żeby Ogryzek w to się ubrał na podwórko. Żadna szczurza samiczka nie zechce pajaca w kubraczku. Fifa wyszedł z Gudkiem. Zarazek przyprowadził Matyldę, córkę Gudka, czyli siostrę Ogryska. No i zrobił się zlot rodzinny. Jak facet... Z parteru zobaczył trzy szczury, to poszczuł na nas swojego kota. Ten kot to mięczak. Od razu się zorientował, że nie ma szans, i dał nogę na drzewo. Niedziela 27 kwietnia. Zyty Teofila. Mama była dziś bliska eksmitowania ogryska i to z powodu jakichś głupich flanc. Całe parapety są zastawione kubkami po kefirach, w każdym kubku zielsko przeznaczone na działkę cioci Ani. A ponieważ mama zajęła ulubiony parapet ogryska, na którym wygrzewał się w słoneczne dni, inteligentne zwierzę upomniało się o swoje. Szczurek pozrzucał wszystkie flance na podłogę. Gdyby to zrobił mały potwór, nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby go wystawić na klatkę. Na razie eksmisja odroczona. W imieniu ogryska złożyłem obietnicę poprawy. Poniedziałek, 28 kwietnia, Pawła Walerii. Kuczmierowski przyszedł do szkoły w nowej czarnej skórze. Skóra ma wszystkie konieczne bajery, pagony, ćwieki, napy, suwaki. Nie oddał jej do szatni, tylko podczas przerw przechadzał się w niej po korytarzu. Chłopaków mało szlak nie trafił. Pasi brzuch chciał mu nawet przylać, ale zrezygnował. Dziewczyny nie mówią o niczym innym. Kuczmierowski ma nie tylko skórę, ma też mutacje. Wąsy mu rosną i pierwszorzędnie udaje psa. Dziewczynom nie trzeba więcej. Nie ma sprawiedliwości na świecie. Moja wiosenna kurtka wygląda wcale nie lepiej od kubraczka ogryska. Wtorek, 29 kwietnia, Piotra Angeliny. Potworowi rośnie ósmy ząb. Ślini się bez opamiętania. Mała mówi, że wygląda idiotycznie, jak ja w tym wieku. To wykluczone. Po pierwsze, potwór jest samiczką. Po drugie jest gruba jak prosie i kto się z tym ożeni? Rodzice będą ją mieli na głowie do późnej starości. Dbam o jej edukację muzyczną. Zakładam jej słuchawki i puszczam rap. Nie protestuje, Śmieje się, pokazując siedem zębów i ten ósmy, co go jeszcze nie ma. Jak się oswoi z rapem zajmiemy się heavy metalem. Środa, 30 kwietnia, Mariana Katarzyna Mały potwór zeżarł mój dzienniczek. To przez te zęby, co mu rosną. Wymamlał go tak, że tylko plan lekcji ocalał. Reszta wygląda jak mokra ścierka. Napoczął też kasiną książeczkę zdrowia. Mamiszon w porę interweniował. Tata ma jakąś pilną robotę, cała rodzina chodzi na palcach, nie wolno hałasować pod groźbą wyszczypania pupska. Co godzinę tylko wynurza się ze swojej nory, żeby coś przekąsić. Nora papiszona jest najlepiej strzeżonym miejscem w domu. Nie wolno nikomu wchodzić bez pozwolenia. Panuje tam nieprawdopodobny bałagan, a mama ma zakaz sprzątania. Podłoga usłana jest ważnymi papierami, wszędzie leżą narzędzia i części rowerowe. Wszystkie krzesła zawalone są książkami. Dlaczego mnie nie wolno bałaganić, a papiszonowi wolno? Nie ma sprawiedliwości w rodzinie. Czwartek, pierwszy maja, Józefa Jeremiarza. Wczoraj dostałem kartę pocztową. Na kartce czerwone róże, a na odwrocie zamiast tekstu kotek, serduszka i podpis: Tajemnicza wielbicielka. Dam głowę, że to klakson robi ze mnie balona. Ale jeśli nie klakson, to kto? Beata chyba odpada. To nie w jej stylu. Może Patrycja. Albo Buba, albo ta dziewczyna, która chodzi na angielski w te same dni co ja. O rany, trochę mnie jednak wzięło. Piątek, drugi maja, Anatola Zygmunta. Facetka od geografii uwzięła się na mnie. Wyrywa mnie do odpowiedzi już czwarty raz z rzędu. A przecież przyzwoitość nakazuje pytać wszystkich kolejno. Jakby tego było mało, mamiszon zapisał się na kurs medytacji transcendentalnej. Zapytałem, co to znaczy transcendentalna, a mama na to, żebym się nie garbił. Dam głowę, że nie wie. Medytować znaczy siedzieć na podłodze po turecku z zamkniętymi oczami i nie odpowiadać na nasze pytania. Na razie mamiszon nie robi postępów, bo jak zaczyna medytować, to zaraz mały potwór domaga się nocnika, kaszydło rozbiera mikser na części, a wygłodniały papiszon wpada do domu i woła jeść, jeść, jeść. Na obiad była zimna zapiekanka, więc tata mamrotał z nad talerza, że jak już koniecznie kurs, to może lepiej kurs gotowania. Mama kopnęła go pod stołem. To mają być dorośli <grych> sobota trzeci maja. Marii Antoniny. Całe popołudnie przesiedzieliśmy z papiszonem w kuchni, bo do mamy przyszła Kornelia, a my źle znosimy wizyty Korneli. Tata nazywa ją szurniętą babą. Kornelia wróży, rozmawia z duchami, a w torebce stale nosi zasuszoną mysią łapkę. Na szczęście. Po każdej wizycie Kornelii w domu pojawiają się kłopotliwe prezenty. Dzisiaj mamiszon dostał amulet, który gwarantuje, że ciasto drożdżowe nie oklapnie. Amulet wygląda jak kozibobek nawleczony na sznurek. Kornelia pomogła mamie przesunąć tapczan rodziców na środek pokoju, żeby uniknąć żył wodnych i wybiegła na zebranie towarzystwa psychotronicznego. Papiszon nie chce słyszeć o żadnych żyłach i namawia mamę, żeby prgnęła kozimbobkiem za okno. Niedziela 4 maja moniki Floria. Nareszcie na działce u cioci Ani. Rano było nerwowo. Zawsze to samo. Graty nie chcą się zmieścić do samochodu. Papiszon upycha do środka składane łóżeczko potwora, kubełek na obsikane pieluchy, konewkę, kolekcję rondelków, bez której haszydło nie ruszy się z domu, dwie lale, koce, węża gumowego, koszyki z wałówką. Mama zaklina się, że wzięła tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Przenośny rożen turystyczny nie chce się zmieścić, papiszon odmawia współpracy. Mama demonstracyjnie ładuje mój nowy rower na bagażnik. Potwora wkładamy do fotelika ja i Kaśka po bokach, mama z przodu, na kolanach ma słoiki z przetworami. W drodze Kaśka co chwila oznajmia, że zaraz zwymiotuje. Mój nowy rower obsuwa się na tylną szybę. Wreszcie dojeżdżamy na działkę i okazuje się, że Fabisiakowie też przyjechali. Jak zwykle z bobikiem, złośliwą karykaturą psa. Jego ojciec był basetem, a matka jamniczką rodowodową. Nie powiem, żeby to bobikowi wyszło na dobre. Zresztą nie mam mu za złe braku urody, tylko jego paskudny charakter. Jest to lizus i obłudnik. Jabisiakowie karmią go szarlotką, a na każde urodziny bobik dostaje torcik ze świeczkami. Działka cioci Ani ma dwie zalety. Po pierwsze, potwory cały czas grzebią w piachu i jest spokój. Po drugie, na obiad zawsze są pieczone kiełbaski. Gdyby jeszcze nie było bobika.